Chodzi właśnie nasz kandydat narodowy, Gabriel Janowski. Jest godzina 23:53. Nasz kandydat, Gabriel Janowski, ze swoimi podpisami. Musi się poddać operacji przejścia przez bramkę. Cieszymy się. Wszystko. Jest ekipa telewizji narodowej. No właśnie, dłużej, ale możemy pasować? Organizm sądzecki z drugiej strony. Nie brzmią. Pan poszedł tutaj do kamery. Nie, ja zbierałem. We własnym imieniu dla siebie, ja ściśle mówiąc, moi koledzy i sympatycy zbierali w całej Polsce, podpisy. Zebraliśmy 107 tysięcy, czyli 107 tysięcy z maleńkim tam jeszcze jakimś haczykiem. Bardzo dokładną weryfikację przeprowadziliśmy, ponieważ zostałem delikatnie uprzedzony, że będę pod szczególnym nadzorem i że mogę liczyć na takie twarde rozliczenie się z każdego podpisu. Po weryfikacji, proszę Państwa, mamy podpisów 94 300. Czekają jeszcze koledzy, bo były sygnały, że dowiozą. Także wierzę, że te 5 tysięcy jeszcze... Ale to tutaj mamy 100 tysięcy podpisów? Nie. Tu są samochodzie. Samochodzie czekają na 5 tysięcy jeszcze. Z tym, że chcę Państwu powiedzieć, że rzecz zadziwiająca, bo od 20 lat jestem niejako pod nadzwyczajnym nadzorem. Teraz, kilka dni temu, TVN zaprosił mnie na audycję i za chwilę odwołał. Polsat zaprosił, nagrał specjalną audycję, która miała być wyemitowana. Oglądam ją i tam zamiast prezentacji kandydata jest po prostu paszkwil. I muszę powiedzieć, że to w jakiś sposób negatywnie wpłynęło i na mój wizerunek, i na samą akcję zbierania. Ale pan zarejestrował komitet wyborczy? Tak, no ja miałem zarejestrowany komitet, zebraliśmy 107 tysięcy, przeprowadziliśmy weryfikację tych podpisów. Koledzy tutaj idą już, mam nadzieję, że... Właśnie tylko czy zdążę, bo to 2 minuty, 3. Pan pamięta, że w meczu kiedyś trener powiedział, panowie, mamy dużo czasu. 14 sekund wtedy było, prawda? Proszę Państwa, i to jest zadziwiające, bo dokładnie w 2 minuty na wejście pełnomocnika. Proszę Państwa, w 1990 roku, podczas pierwszych wyborów prezydenckich, użyto już wtedy wobec mnie prowokacji. Państwo o tym nie wiedzą, ale chcą przypomnieć, że dokładnie wtedy, w tych pierwszych wyborach byłem szefem związku i moi koledzy zgłosili moją kandydaturę do wyborów prezydenckich. Ona powinna być zatwierdzona przez gremium Rady Krajowej. I na Radzie Krajowej tak prowadzono, że jednym głosem przegrałem nominację. Okazało się, że prowadzący był mój zastępca, który tak manipulował, że tej nominacji nie uzyskałem, robiąc przerwy, agitując przeciw, że to szkoda, żeby związek się w tę sprawę angażował.
Okazało się, że pan Furtak, tak się ten pan nazywał, jest ni mniej, ni więcej, tylko PW, tajnym współpracownikiem. I to była moja pierwsza, że tak powiem, przygoda w cudzysłowie z prezydenturą. Na przełomie lat 99-2000, pamiętacie państwo, też jak mnie niegodziwie potraktowano za sprawą, że tak powiem, pana Wąsacza, mówiąc tak bardzo oględnie, wtedy to przeciwstawiłem się tej prywatyzacji, sprzedaży domów handlowych, banku i żądałem dymisji pana Wąsacza. Nakarmiono mnie narkotykami, bastiono się jeszcze do dzisiaj. To zresztą przypomniał teraz niedawno Olsen. Proszę państwa, dalej, w 2005 roku też są wybory prezydenckie i w imieniu Ruchu Patriotycznego zbieramy podpisy. Szefem sztabu jest pan January, mówię to z całą odpowiedzialnością, pan January Kowalewicz, który dziwnym zbiegiem okoliczności gubi czy wynosi z naszego sztabu 26 tysięcy podpisów. To jest na kilka dni przed zamknięciem przyjmowania. I co się dzieje? No, zbieramy w trybie, powiedziałbym, nadzwyczajnym te dodatkowe podpisy. Brakuje nam niewiele, bo 13 tysięcy. I znowu ktoś, że tak powiem, wziął na muszkę Janowskiego. Czy to jest przypadkowe? Myślę, że nie. Po prostu jestem, tak jak państwu powiedziałem, pod nadzwyczajnym... No właśnie, bo zamykają, panie pośle, żeby pan może tam pogonić tych pracowników, żeby pan dożył. No, to się zrobi. Dobrze, dziękuję.